Dzisiaj opowiem wam historię Jadwigi Piłsudskiej, czyli córki Józefa Piłsudskiego i mocne nazwisko w jej przypadku nie jest jedynym atutem. Jest bohaterką, która brała udział w II wojnie światowej i zrobiła dużo dla może nie tyle Polski, co ogólnie strony zachodniej w tym konflikcie. Także posłuchajcie. Jadwiga Pi수cka urodziła się 28 lutego 1920 roku w Warszawie w rodzinie marszałka Polski Józefa Pisowskiego i jego przyszłej drugiej żony Aleksandry. W tym czasie Józef nie mógł poślubić Aleksandry, ponieważ jego pierwszą żoną była Maria, a ta odmawiała rozwodu. I pobrali się dopiero po jej śmierci w 1921 roku. Przyszły premier, Walery Sławek, został ojcem chrzestnym, Jadwigi. Dzieciństwo spędziła głównie w Warszawie, gdzie od 1921 do 1922 roku mieszkała w belwederze, a od 23 do 26 w Willi w Solejówku. Po zamachu stanu w 1926 roku Piłsudcy ponownie przenieśli się do belwederu i mieszkali tam do śmierci Józefa w 1935 roku. Uczyła się w szkole zorganizowanej w belwederze dla dzieci żołnierzy. Lotnictwem zainteresowała się już w wieku 12 lat, kiedy zaczęła budować modele samolotów, a w wieku 17 lat ukończyła szkołę szybowcową. W 1937 roku Jadwiga zaczęła latać na szybowcach i otrzymała licencję pilota we wszystkich kategoriach od A do D. Po wylataniu ponad 100 godzin. Następnie zamierzała rozpocząć studia zakresu budowy samolotów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej, lecz wybuchła II wojna światowa. Jadwiga wraz z matką i starszą siostrą brała udział w pracach Czerwonego Krzyża, po czym wyjechała do Wilna, a następnie rodzina została ewakuowana specjalnym samolotem z Łotwy przez Szwecję do Wielkiej Brytanii, gdzie zostali przyjęci przez ambasadora Edwarda Ryczyńskiego. W 1940 roku wznowiła naukę, zapisując się na Uniwersytet Cambridge, a w lipcu 1942 roku wstąpiła do pomocniczych jednostek lotniczych w ramach Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii. Po dwuletniej służbie Jadwiga została awansowana na porucznika, stając się jedną z kilku Polek, które walczyły jako pilotki w II wojnie światowej. W listopadzie 1943 roku dowództwo Oceniło Jadwiglę Piłsudską jako bardzo obiecującą pilotkę o ponadprzeciętnych umiejętnościach latania. Jako trzecia Polka i jedna z ponad setki kobiet wstąpiła do Air Transport Auxiliary ATA. Służba była trudna, gdyż pilotki i piloci ATA latali bez względu na warunki atmosferyczne. Piłsudska transportowała różne rodzaje samolotów także dwusilnikowe bombowce z fabryk na lotniska bojowe w całej Wielkiej Brytanii oraz uszkodzone samoloty do remontu, niektóre były w tak złym stanie technicznym, że dostawały pozwolenie tylko na jeden lot do zakładu naprawczego lub na złomowisko. Pilotom nie wolno było używać radia, aby nie blokować komunikacji operacyjnej, nie wolno było używać oznaczonych map, aby wyeliminować możliwość zdobycia tych map przez wroga, zabroniono im również używać uzbrojenia, latać nad określonymi terenami, aby uniknąć zapór balonowych, latać w chmurach, aby uniknąć zestrzelenia przez własną obronę przeciwlotniczą itp. Aby zminimalizować ryzyko katastrofy, oczywiście nie wolno było wykonywać akrobacji powietrznych. Przeprowadziła w ten sposób, często w bardzo trudnych warunkach, setki samolotów. Jej ulubionym samolotem był Spitfire, który osiągał prędkość 600 km na godzinę. W czasie wojny wylatała 312 godzin za sterami 21 różnych typów samolotów bojowych. Latała na myśliwcach, bombowcach i samolotach wielozadaniowych, wykonując średnio dwa loty dziennie. W czasie swojej służby nie miała żadnego wypadku, a jej przełożeni w opinii wydanej w listopadzie 1943 roku ocenili ją jako niezwykle obiecującą pilotkę o umiejętnościach powyżej przeciętnej. W 1944 roku Jedwiga dobrowolnie wycofała się ze służby wojskowej, aby kontynuować studia, rejestrując się na Uniwersytecie w Liverpoolu, który ukończyła w 1946 roku. Ponadto studiowała w Szkole Architektury Polskiego Uniwersytetu na uchodźstwie, a także studiowała urbanistykę i psychologię. Po dojściu komunistów do władzy w Polsce, Jedwiga pozostała w Wielkiej Brytanii jako emigrantka polityczna, ale nie przyjęła brytyjskiego obywatelstwa, korzystając z paszportu Nansena czyli była uchodźcą. Mieszkając w Londynie, Jadwiga zaprojektowała własny dom, później wraz z mężem otworzyła małą firmę produkującą lampy, kinkiety i meble własnego projektu, które stały się źródłem dochodu rodziny. Ponadto rodzina organizowała pomoc dla Solidarności, podejmując starania o uwolnienie więźniów politycznych i wspierając opozycję demokratyczną w Polsce. Po zmianie władzy w Polsce jesienią 1990 roku Jadwiga wraz z rodziną i siostrą postanowiła wrócić do ojczyzny i osiedlić się w Warszawie. Brała czynny udział w pracach Fundacji Rodziny Piłsudskich oraz Instytutu Józefa Piłsudskiego, tworząc w Sulejówku muzeum. 28 lutego 2008 roku prezydent Herpelech Kaczyński przekazał Jadwidze Order Odrodzenia Polski za bohaterstwo i odwagę w czasie II wojny światowej, za wybitny wkład w popularyzację historii i tradycji narodu polskiego i zachowanie pamięci o dokonaniach marszałka Józefa Piłsudskiego. W 2012 roku Jadwiga wraz z prezydentem Bronisławem Komorowskim wzięła udział w otwarciu Muzeum Gabinetu Józefa Piłsudskiego w Belwederze. Jedwiga Piłsudska zmarła 16 listopada 2014 roku w Warszawie w wieku 94 lat w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Pogrzeb odbył się 21 listopada i została pochowana na starych powązkach w Warszawie w obecności prezydenta Bronisława Komorowskiego, krewnych, przyjaciół i setek Polaków. Jedwiga Piusudzka bardzo dużo opowiadała o Józefie Piusuckim i opowiadała o nim nie jako wodzu, nie jako bohaterze polskim, ale jako takim zwykłym człowieku przytaczała wiele anegdotek związanych z ojcostwem. Przytoczył wam jeden z fragmentów napisany właśnie przez jedwigę Piusudzką. Był człowiekiem nadzwyczaj pogodnym, radosnym, uwielbiał śmiać się, często żartował i pobudzał siostrę i mnie do śmiechu. Moja mama wspominała, że ilekroć ojciec był z nami w sulejówku, to dom wręcz rozbrzmiewał śmiechem. Z czasów gdy byłam małą dziewczynką, utkwiła mi w pamięci taka historyjka. Ojciec miał zegarek kieszonkowy ze zamykaną kopertą, który otrzymał w dniu imienin od korpusu oficerskiego. Nie potrafiłam otworzyć tej koperty. Wtedy powiedział, że to jest zegarek, który otwiera się nosem. Przystawiał zegarek do mojego nosa i koperta otwierała się. Kiedyś zapytałam, jak patrzę na zegarek, gdy mnie nie ma w pobliżu. Odparł wówczas: "Wołam adiutanta". Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną Biografię. Zapraszam Was na Instagrama Światowej Historii i kanał Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.